A teraz będzie bardzo klasyczna pieśń Ave Maria. Łacina, nasze źródła. Mamy święto Trzech Króli, święto również Matki, Matki Boskiej, ale Matki Ludzkiej. Informacje dla Pana, bo się porozumiewamy na bieżąco. Bo nie jest tak, proszę Państwa, że mam ustalony raz na zawsze plan koncertu. Ja go zmieniam w zależności od tego, jak idzie, że tak powiem, w którą stronę idzie energia. Zanim zaśpiewam, zanim zagramy nosa nowe, to co tam Pan ma napisaną, to chciałabym przeczytać wiersz. Oba utwory są jego autorstwa, a związane są z umiłowaniem przyrody. Przepraszam, że to tak brzmi, ale jestem zamiłowana ekologiem. Puszczę Karpinowską, zeszłam ze swoim mężem jeszcze w czasach studenckich, kiedy dojeżdżaliśmy pociągami z Warszawy do Warszawy Zachodniej, a potem właśnie autobusem, tą drogą na Zaborów. Tam w Zaborowie między innymi jeździliśmy konno, pobierałam lekcję u samego majora Ferensteina, to tam w tym, co jest pałac dalej. W Zaborowie, dzisiaj własność prywatna. I tak się zakochaliśmy w Karpinosie, że co tydzień właściwie przechadzaliśmy się po puszczy, marząc sobie, że w końcu kiedyś może tutaj zamieszkamy i wpuścimy korzeń. Także wszystkie nasze działki, które przy okazji oglądaliśmy, to były opatrzone tytułem Ale Karpinos! W końcu nam się udało. No nie mamy jeszcze tego całego domu, ale ziemię już posiadamy w okolicach Karpinosu, co nie przeszkadza, że chętnie w gminie Babice by również. No i
Te dwa utwory, które chcę Państwu przekazać, urodziły się w pewnym sensie w Campinosie. Pierwszy to będzie mój wiersz, a drugi to będzie piosenka. Nazywa się Polska Bosanowa Wiejska, czyli Bosanowa Soplicowa. A dzisiaj nazwałam ją Bosanowa Zlipkowa. W końcu Soplicowo i Lipków to są bardzo podobne miejscowości w naszych sercach. I ta piosenka jest takim moim właśnie marzeniem o domku z ogródka.